Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i to jest już 15 odcinek z Gothica 2 The Returning. I od razu przejdę do konkretów. Pójdziemy teraz do kryjówki bandytów, gdzie nauczymy się tam od pewnej kobity. Co za lagi, no. Kurde, jak nie w Asasynie, to jeszcze w Gothicu. Dobra. Pójdziemy się do takiej laseczki zapytać, czy nie nauczyłaby nas otwierania zamków, bo wujek poradnik powiedział takie pewne słowa. Pamiętaj, zawsze idź w stronę światła, a tam znajdziesz swoje przeznaczenie. No i tak też się trafia, no. Co to za lagi? Co to za 20 FPS-ów? Nie w Gothicu, nie ma mowy. Dobra, teraz tak. Co ja to chciałem? Tak, zjeść trochę roślinek. Dobra. Tu wypić miksturę many. A, i mam jeść dużo tych ciemnych grzybów. Chociaż one nie dają w ogóle many, jakbyś chciał wiedzieć. One dają... Chociaż... Można je w większych ilościach wpieprzać? Kto go wie? Nawet drzwi mi się nie chce zamykać po sobie. Mam na to wywalone głęboko. Idziemy od razu do Cassie. Przyjmiemy jej propozycję, ale tylko po to, żeby nauczyć się otwierania tych pieprzonych zamków. A kasy mamy dużo. O, prawie tysiak. To wiecie, no tamto. Ile tu mamy mieczy? Przecież to idzie sprzedać. Moment. Jak tylko stąd jakoś wyjdę, to ja idę te wszystkie złomy sprzedać. Nie, będę bogaty. Kuźwa. Dobra. Dobra, Cassia. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pod... Ale super. Nie będę musiał ukrywać... Nie. To dobrze, to bardzo dobrze. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Twoja druga, stara. Twój trzecia, stary. Spierdaj. I czwarta, ostatnia zasada. Chwyć w dupę. Tyle ci powiem. Takie są cztery zasady dla ciebie. Okej, okay, a teraz... Dobra, zgadzam się. Dobra, wchodzę w to. A do łóżka świetnie. Pójdziemy? Będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz się od nas uczyć, to nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Aha, czyli mogę tam wsadzić tam w krocze twoje, tak? Mogę? Super, aż się cieszę. A teraz idę się nauczyć kradzieży... A ja nie chcę kradzieży kieszonkowej, tylko otwierania skrzyni. Udało ci się wejść. Tak, aha, udało coś. Mi się. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze. Tu okay. Na dole wszyscy jesteśmy... Też tak umiem, wiesz? Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Nie. Co? Co on czy powiedział? Mógłbyś... Nie. Ej, ty chyba sobie kretynie żartujesz. Ale moment, jeszcze trzeba chyba z Cassią pogadać. Bo on jeszcze mi nie jest zaufanym. Hej. A to moment. O, jak mam to dowieść to. Swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chce, by przyozdobił... Dobra, twoją dłoń przyozdobi, spokojnie. A teraz może mnie ten Remires nauczy? No, bo wiecie, by mi się przydało. A teraz mnie nauczysz? Czy mógł... Nie. Ej, no to ty jak ja mam się włamać, he? Kurde, nie, no wkurzają mnie takie synki. Wkurzają, bardzo mnie wkurzają. Hej. Nie chcę czytać, kurde. Możesz mnie przeszkolić?
Aha. Się wal. A dasz mi klucz? Moment. A ten mnie może czegoś nauczyć? A ten to tylko w kuchni. Nie wiesz przypadkiem czegoś o łuku Bospera? Chodzi ci o ten łuk. Od łuk pełno tam jednak szczurów. Och, oczywiście skrzynia jest zamknięta. Ale ja nie otworzę tego, nie mam zdolności. Ej, ty. Kuś. Możesz... No nic nie mogę zrobić. No teraz to jedyne co mogę, no tylko znowu iść przez te kanały. No zajebioza ogólnie. Czekaj, wbiję sobie tutaj. O ile tu już byłem. Tak, byłem już tutaj, bo tutaj pustki no są. Tak. Jutro być może też nagram Gothica 2. Zobaczymy, w zależności od tego, jak będzie mi się chciało. A mimo upału nagrywam dla was. No widzicie, to jest poświęcenie według mnie. Mimo 28-stopniowej jakby temperatury w pokoju, to jest po prostu masakra. Ha? Ha? Łoż ty! Jakieś mafie mi tu... Won mi stąd! Wyplewie stąd to gówno chodzące na czterech łapach. Te! No, zaraz to wybije, bogactwo. Takie kozaki jesteście. O. Ale przecież ja je wybiłem. To jakim kurde wałem? Zaraz się dowiem. Kurde, nikt mi już nie będzie kwiczał. Zaraz to sprawdzę. Może teraz coś zadziała? Zobaczymy. Jeszcze jakieś jaszczurki? Te. Co, jakaś strzała? Czekaj, ja to podniosę. Lol, dziwne, że ja to w ogóle minąłem. Dobra, no i mamy sobie tą motoskrzynię. Nie znam się. No właśnie, w tym rzecz ja się nie znam na tym, więc nie otworzę równie dobrze tamtej skrzynki, a tamta sucz mnie nie nauczy, bo nie jestem jednym z nich. Zaufanym. Kurde, a pluję na to wasze zaufanie, wiecie co? Kurde, nie, no to... torba wielka mnie nie nauczy, ten co ma długi, bo kurde, niby coś tam z jej siostrzenicą narobiłem. Krzywa dupa mnie też nie nauczy, bo kurde, mi nie ufa. To kto może mnie nauczyć złodziejstwa? No kto? No co? Epilepsyjna woda mnie nie nauczy, bo ona tylko wydaje migi, no. To kto, kurde, mi może nauczyć, no? Sorki za te rage'e. Muszę się opanować, bo tracę nad sobą czasami kontrolę. A tego byście nie chcieli. Dobra, przechodzimy sobie nad Kowalskim. No Torben, może teraz mi dasz tą wielką szansę. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonę. A idź ty, łysy gównie. Widać, że na tobie nie można polegać. Nie wiesz, w co wierzyć. Dobra, ten przyrządza eksperymenty. Nie otworzę go skrzynki za Chiny. A jednak! Dobra, przynajmniej staruszek będzie miał krótko. Ty kurde, ale bym miał świadków! Dobrze, że oni tego nie widzieli. A może i widzieli, tylko nie przymrużyli do tego oka. Dobra! Wybaczcie, zwątpiłem w swoje możliwości, czyli jednak to działa. No i znowu trzeba zapierdylać tam z powrotem do tych bandytków. Ty nie jaraj tego marihuany tyle, bo kurde, zacząć się na czole grzyby rosnąć. Albo nawet tam, wiesz, na dole. Mówią to. Fuj, na łonowcach. Kurde, grzyby na łonowcach. Masakra. Dobra. Popływamy trochę pod wodą, żeby oddać się trochę tej podwodnej krainy. Uii, pływamy jak jakieś kurde dziwolągi. Dobra, starczy już, bo się zaraz tlen skończy, a Bezio mi się tu podtopi, a tego byśmy nie chcieli. Dobra,
wbijamy tutaj. Nie zwracam już w ogóle uwagę na tą epilepsję wody. To jest w ogóle bez sens. Nie wiem jak to dalej będzie z tym naszym magiem, ale jak w końcu zdobędziemy zdolność skradania tych skrzyń, to będzie gitaśnie i przynajmniej jakoś to będzie. Dobra, mamy pierścionek Konstantina. Ona pewnie mi da jeszcze jedną misję, ale do tego czasu już będę zaufany. No, hej, ty! Nie to. Dobra. Masz tu pierścionek. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Weź ten klucz. Aha. Otwieraj drzwi do gospody. Dzięki. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Aha, kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać... Super. Na razie nie chcę od ciebie żadnych prac. To mnie jakoś nie interesuje. Hola. Jeszcze nie tak szybko. Najpierw zdolność włamywania się do skrzyń, a potem możemy iść. Hajsu mamy dużo, więc zapłacimy. Żeby nie był... No, widzę, że ktoś pokazał ci znak. No widzisz. A teraz naucz mnie. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zam. 300 sztuk. O, kolego, masz tu. Dobra. 300. Oto twoje złoto. Świetnie. Służę pomocą. Dobra, a teraz 10 punktów nauki. Pokaż mi, jak otwierać zam. Umiejętność otwierania zamków to niemal sztuka. Potrzeba do tego wiele uczucia i intuicji. I dymanka, tak wiem. Kilka dobrych wytrychów. Sorry. Niektóre skrzynie są jednak zabezpieczone zamkami, dającymi się otworzyć tylko przez użycie odpowiedniego klucza. Tak więc, klęcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub... Dobra, skończ swoje slow speakowanie, bo kurde, pół godziny będziesz mi mówił, jak się otwiera zamki, no. Dobra, mamy już zdolność, wytrychów by się jeszcze nieco przydało, chociaż ile ich mamy? Tak, by the way. 22, to i tak bym jeszcze sobie gdzieś kupił. O, sprzedamy teraz te mieczyki, które w ogóle nam są niepotrzebne. W ogóle syf jakich mało, 14 mieczy, na co mi tyle tego gówna? Teraz mamy takie drzwi, wulu. Teraz zamknij drzwi za sobą, dobrze. A ty co się patrzysz? Spójrz tylko na siebie, gdzie byłeś? Ja... Nie musisz nic mówić. Nawet nie myśl o tym, żeby... Nie możemy sobie po... Dobrze, kobieto. Wiesz... koordynacja ręka-oko. Patrz na mnie i nic mi nie rób. Byśmy się poszli przespać, bo tak w dzień... Znaczy w nocy to mi tak nie wypada chodzić. Dobra, Lulu. No, to jest czas do pracy. W ogóle, który mam już dzień? 8. O! Już nam tydzień przeminął w grze. Ha, a przy nagrywaniu to już chyba kilka. W ogóle która godzina? Aha, 22. Zajebiście. No nie ma co. Po prostu za dużo gada. Dobra, a teraz... Tak, a teraz idziemy handlować. Ja tylko będę. Gdzieś ten kantar tu jest, zaraz znajdę typa. Jeżeli on tego nie widzi, to... A, bo u Jory sprzedam. Ale Rick mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego obdartu... Tak, po niego. Nie mam czego zatrzymać dla siebie. Wciąż mam ten miecz. Tak, ile za niego chcesz? Cóż, jak dla ciebie... A teraz co mi tam? Masz, trzymaj. W końcu pomogłeś mi odzyskać moje złoto. No widzisz, dzięki. Pokaż mi. Tak, jakby mnie to. Dobra, teraz ci sprzedam parę syfów. Ja na tym zbiję fortunę. O, dobry, długi miecz. Zostawię sobie na przyszłość. O, ile tego syfu tu trzeba sprzedać? O, proszę, jak się zbogaciłem szybko. Bardzo typowo. Zarąbiście. Miecz Ulrika. Kiepski, krótki miecz. Sprzedam ten syf. Ten syf też. Też, kurde. Dużo hajsów jest już na moim koncie.
Owczą skórka, żądełko. Żądło zostawimy, bo może się przydać do stworzenia jakiejś runy. To się przyda. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze mogę? Złoty puchar, złota misa. Nie wiem, który puchar był ukradziony, a który... Tego jest więcej. Pucharek... Pucharek to wiem, no to chyba to. Jeżeli on tego to przecież nie mogę pomagać. To mu to sprzedamy. Myślę, że to takie łatwe. No, jesteśmy tak bogaci, że lepiej być nie może. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Te. Nie smarkacz tam. Sam tak mówiłem. Ode mnie to i ta silniczek nie dowie słucha. No cóż, wszystkim. To nic, naprawdę nie mój problem. Moment. Oj, proszę. Nie mów, że bogactwo czeka. Kusza. Nie doznaczy to i tak do nikt. Na kij mi kusza. A brawo, wychodzę stąd. No. Teraz jesteśmy naprawdę już ostro bogaci. Wal się. A ten kantar jeszcze tu jest? Gdzie ten kantar? Kantor, kurde, czy jak mu tam już... Może już śpi? Chociaż wątpię. Tak. A jednak śpi. Za wcześnie! Nawet wieczorynki nie obejrzałeś, a ty już spać. Pokaż mi... Wybierz! Czekaj, masz jakieś wytrychy? Nie. Ale może mi torbę sprzedać. Czekajcie, torba mi może sprzedać. Skoro mnie ta torba nie nauczyła nic, bo nie chciała, bo to, bo tamto, bo siamto, to może mnie nauczyć czegoś innego. O! Tobie damy te miodowe gówno. Mam nową Proszę. Daj mi spokój. O, 200 ekspa. No spokojnie, nie męcz się. A, ja nie włączyłem stopera. Zarąbiście. A już minut chyba minęło z 10 albo 15. Cóż za cudowny smak! Nigdy nie paliłem nic równie dobrego. Dziękuję. Jak przygotowałeś tę mieszankę? Zmieszałem tytoń z miodem. Dobrze się sprawiłeś, ojcze sztuki fajkowej. Byłbym zachwycony, mogąc nabić me niegodne fajki tym arcydziełem. A zatem nabij sobie. Dzięki ci, synu szczodrości. Żaden inny tytoń nie może się z tym równać. Kupię od ciebie każde ździebełko, jakie mi dostarczysz. Spoko. Dzięki. No, 200 ekspa. Słuchajcie, nie, no, słuchajcie, bogato. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co na... Kurde, ten Herald się drze na pół miasta. Nie ma co, aż uszy pękają. Jeszcze oddam temu Ulrikowi miecz, bo mnie się ten syf nie przyda, a ja dostanę tylko na tym exp jeszcze. Co siedzisz? Myślisz o dymanku? No to zapomnij, bo w tej grze nie licz na to. Dobra, aha, on pewnie teraz poszedł do tego pubu. Zapomniałem. Ach, ta moja pamięć czasami nie chce działać jak trzeba. Ach, te związki kłócą się, baba z chłopem, o byle co. O to, że sobie nasrali na kiblu nie tak jak trzeba, no i kurde, wszystko żonka zwala na niego winę, że źle nasrał, no. No i kurde, może niej. A kurde, pakuj manaty i stąd spieprzę, jak ci coś nie pasuje, moje saranie. Naprawdę nie mój problem. W banie. Dobra, Ulrik, jebut, dobra. Masz miecza. Mam twój miecz. A, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. No, to dzięki. Bardzo. Ja mogę już iść. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Okej, a teraz w końcu możemy się zająć otworzeniem skrzynki z tymi tabliczkami. Plus jeszcze skrzynka przy kryjówce bandytów, w której jest złota misa Bromora. Wrócimy tu do miasta, oddamy ją, będzie exp, będzie radocha. I coś chyba jeszcze powinniśmy zrobić, tylko ja już nie jestem sobie w stanie nic przypomnieć. Kurde, jakieś alarmy słyszę, jak nie trąbią mi w asasynie, to
gwiżdżą alarmami w gotiku. No to jest w ogóle porąbana. Mieszkam w takim dość troszeczkę hałaśliwym mieście. No i co poradzić? No zawsze będą hałasy. Moment, save'a zrobię, bo właśnie już bym to wszystko stracił w pizdu. A ja zawsze jestem przygotowany na nawet największe wyzwania. O, już ucichło. Chyba tam, nie wiem, kurde, bawią się alarmami. Ktoś rzucił kamieniem w szybę i się włączyło gówno zarąbane. Okej. Zaraz przejdziemy przez portal. Portal wiedzy. Dobra, moglibyśmy jeszcze tą skrzynkę otworzyć. I za każde poprawne otworzenie jest plus jeden do expa. Aż mnie motywuje do otwierania skrzynek, naprawdę. Motywuje. Dobra, wskakuj, a nie narzekaj, dobrze. Zaraz otworzymy kolejną skrzynkę. Tak, to będzie nasza już druga. A exp i tak będzie leciał, nie? Super. Jak dla mnie ten motyw jest naprawdę świetny. Daje naprawdę sporo radochy, kiedy otwierasz skrzynkę i dostajesz plus jeden expa. A za co? Za to, że trafiasz. Ciekawe, czy jest minusowy exp. Tego raczej nie jestem jakby taki ciekaw. Bo jakby było, to kapowo. Jakim wałem ten bandyta żyje? A moment. A jak się przekradnę? Moment. Zrobię jeszcze save'a. Jakbym się takiego po prostu przekradł i wziął tylko zawartość skrzynki. Nie zauważy mnie typo. Typa masz bandyty. On mnie nie może zauważyć. Super. No kurde, nie mam tych wytrychów. Kurde, bo zaraz je wszystkie połamiesz. No, dobra, ile żeś tam stracił tych wytrychów? Aż cię sprawdzę. Ile to masz tam wytrychy. Gdzie są te wytrychy? Kurde, ja jestem ślepy totalnie, czy co? Wytrychy. Gdzie ja je mam? Moment. Okej, dobra. Te. Nie widzę wytrychów. Albo ja jestem już totalnie ślepy. Albo na serio. Straciłem je wszystkie? Jak dla mnie to jest niemożliwe. Dobra. Uciekamy tak czy inaczej tego bandytę. Chociaż może spróbujemy go zaciukać. Nie wiem, zawsze możemy spróbować, no bo kurde, jestem mag, powinienem już się starać zabijać samemu, a nie kurde z pomocą czyjąś. Czekaj tylko, bydlaku. No już. Czekaj, no ja się zaraz nauczę. Szacunku dla starszych. No nie! Żal! Jakie pudło! Kurde. Się tak bawić nie będziemy, synek. Dziwne, że jeszcze łuku nie wyjął. Stój, śmieciu! Te patrz, nie wyjmuje łuku. Teraz mamy... jest okazja, żeby go doprowadzić do zgonu. Te! Paczka przyszła! Kurierska! Priorytetowa! Podpisać się, proszę. Załatwię. Już go zaciukają. To patrz, coś długo go biją. Cholerny bydlak. O, proszę. Świetnie. Dzięki za złoto, mój ty. Miał ze sobą też te tabliczki. Ile mamy ich teraz? Aż dwie? Gdzie jest trzecia? Aha,
No tak, zapomniałem, że jedną żeśmy udali. Nie musisz mi tego mówić. Okej, okay, teraz idziemy zrobić misję. Yupika, yay, madafaka. A teraz muszę jeszcze... No czekaj, spróbuję zjeść te ciemne grzyby. Więc coś nie dają tej many za bardzo, wiesz? Zjadłem ich z 10, czuję się trochę najarany, ale no nie widzę różnicy, nie czuję jej w ogóle. A chyba, że ci chodziło o to, że z tych grzybków mogę robić te mikstury many maksymalnej. To wtedy rozumiem. Dobra, masz tu. Jeśli chodzi o te tabliczki, pozostałe. Znalazłem kilka. Wielkie dzięki! To już wszystkie. Teraz będę mógł dobić targu z magiem i wrócić do domu. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. Wracam do domu. Chcesz? Może zechcesz coś? Nie, dzięki, wiesz. Jakoś nie czuję potrzeby takiej. O to. My możemy już wracać do miasta. Zrobiliśmy już chyba dość. Jesteśmy bogaci w pizdu. A naprawdę, ja się tego nie spodziewałem, że się tak szybko wzbogacę w tak krótkim czasie. To jest coś, powiem wam szczerze. To jest już coś. Dobra. Te tereny już są całkowicie bezpieczne. Wypijmy sobie jeszcze miksturę many. Bieda, bieda jest teraz z miksturami. No, będę musiał chyba się nazbierać trochę roślin. Gdzieś, nie wiem, poza odcinkiem. No to też krucho wygląda z tym. No niemniej jednak jakoś już zachodzimy coraz dalej. Zrobiliśmy już to, zrobiliśmy już tamto. Tak. Moja pamięć zaczyna działać coraz lepiej. Nie ma uciekania. Teraz jeszcze pójdziemy tam za farmę Sekoba i po prostu jakby to powiedzieć wprost, jeszcze jedną skrzynkę otworzymy, bo tam jest ta złota misa Bromora, a ja chcę ją dostać. A jak ją dostaniemy, to wtedy możemy wracać do miasta, jemu to oddamy i w sumie będziemy mogli już dołączyć tego wodnego kręgu. On myśli, że to takie łatwe. A potem będziemy mieli możliwość porozmawiania już dokładnego z Lordem Hagenem. On nam da kluczyk, zacznie się rozdział drugi i podobno wszystko ma się jakby zrespić z powrotem. To zwierzęta, to wiem, bo one się zawsze respiły, pamiętam, ale i temy podobno mają się respić od nowa. Czy to jest w ogóle możliwe i wykonalne w przypadku modu do Gothica 2 The Returning? Ciekawe. O kurde. Te miecze są dłuższe od goblinów. Poważnie, tak to wygląda. Dziwne, że te bydlaczki małe jeszcze potrafią utrzymać taki miecz. To jest w ogóle szacun. O, jest tu nasz Erol. Tak, jest. To sobie z nim pohandlujemy. Właśnie, twoja to chata? To twoja chata? Tak, o co chodzi? Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami i za niewielką opłatą pilnują mojej chaty, gdy mnie tu nie ma. Aha. Dobra, pohandlujemy. Pokaż mi swoje... Niestety... Dlaczego pisał pokaż mi swoje towary? Dziwne. O, jaki to saczek. Tu szpada, taka od bandyty typowa. O, surowy stal. Kupię. Dla mnie to nie jest nic kosztownego. Premia do siły. 1000, kurde. Gdzie ja ci kupię takie rzeczy? Dobra, a my coś możemy sprzedać w zamian? O, to już ten mieczyk sprzedamy. Coś jeszcze? O, łuczek. Bełty jeszcze byśmy mogli sprzedać, bo to w ogóle nam się nie przydaje. Nie sprawdza się to zbytnio. Coś jeszcze? Nic. No to możemy... O, motki jeszcze możemy sprzedać, bo to są w ogóle jakieś gówna. Piły też możemy sprzedać.
tego się aż nie warto nosić. No i jesteśmy bogaci. Dobra, teraz idziemy aż tam. I teraz będziemy musieli jeszcze raz przejść w stronę tej kryjówki bandytów. No wiem, trochę strach tam iść jeszcze o drugiej w nocy, ale warto zawsze spróbować, bo, no bo to jest, wiecie, dużo szansa albo duże ryzyko, że albo możemy przeżyć, albo możemy zginąć. Aha, teraz wszyscy sobie tak zasiedli tutaj. A tego metodawcę muszę uważać, bo on będzie chciał do mnie haracz. A ja muszę uważać. Tacy ludzie są źli. Moment. Najpierw. Jezu! Kurde, nie gwizdać! Tak mnie to musiało wystraszyć. Dobra. Sprintuj! Dobra. Nie! O kurde. Coś nie pykło mi. Te! Kurde, słyszę goblina. A to nie jest dla mnie dobra wiadomość. A goblin? Dobra, odpuścili sobie. Raz mnie tam hapnęli. Wyrąbane na to. No kurde! Wyjdź mi z tego drzewa. Nawet nie umiesz normalnie chodzić, tylko musisz się zawsze gdzieś wbić. Dobra. Okej. O, jest tu Serafis, a my tu czegoś nie podnieśliśmy przez przypadek? Nie, tu żeśmy wszystko już przelutowali. Dobra, teraz możemy te skrzynki otworzyć. Przydałoby się parę wytrychów. Co?! Jakim cudem one wszystkie... Ej, nie... Przydałoby się parę wytrychów. Ej, no teraz to mnie osłabiłeś, Bezio. Kurde. Kurde. Oj, oj, oj. Nie no, cudnie, cudnie. Tak się po prostu zdemaskować totalnie. Idź. Idź mi z taką robotą. Moment, wczytamy zapis. I zaraz zrobimy pewne rzeczy. Tak, tak, to będzie to. To będzie dokładnie to, czego... Tak, wczytujemy to. Wywalone mam na to. Save sprzed 10 minut. No to akurat dla mnie jeszcze nie jest żadna strata. A wręcz przeciwnie. Ale no kurde. Żebym musiał tyle tych wytrychów namarnować. No i na taką skrzynkę, no. Bez jaj. Dobra. Zrobimy to tak, bezbłędnie. Ciach. Kurde, wczytaj mi tą grę. Wiedziałem, że się pomylę. No ja po prostu wiedziałem, że już zrobię błąd. Co warczysz, kurde. Dziki, kurde. Mutancie. Dobra, jeszcze raz. I tym razem bez żadnych mi tu błędów. No okej, dobra. Jep. No. No i teraz to zrobiłeś bezbłędnie. Czy to takie było trudne? Nie. Dobra. A co z tym bandytą? Jakby tu go... zmiażdżyć. Nie, no zostawimy go. Mogę uciekać. O, on nawet mnie nie zauważył. Wywalone mam tego bandytę, szczerze mówiąc. Dobra, teraz idziemy takie coś zrobić. Aha, dobra, zaraz mu posprzedajemy jakieś graty. Plus ewentualnie jeszcze oddamy mu te tabliczki. A mam te tabliczki, czy... Aha, muszę zaciukać tego bandyty, no kurde, ja myślę. Mówię wam, taka temperatura mi strasznie przeszkadza. Pomimo tego, że chce mi się nagrywać, bo kurde, czasami się kompletnie można skupić na tym, co powinienem zrobić. Tylko po prostu idę dalej, no. Tak to już jest z tymi upałami, kurde. Dobra. Czekaj tylko, bydlaku. Moment. Ło!
Te. Ja ci się nie dam zabić. Nie myśl tak, chłopcze, że mnie od razu zadupisz. Stój, śmieciu! No to teraz będzie z łuku strzelał, nie? Nie, goni mnie. O kurde, aż był niebezpiecznie blisko, bo prawie mógłby mnie tak chwycić. Stój, śmieciu! A ja może nie będę stał. A ja może... Może sobie, nie wiem, pójdę gdzieś. I co? O, idzie. Idzie po mnie. Przesyłka! Bandyty! Straż! Straż! Oni jeszcze straż wołają, co za debile. Dobra. Moment, żebym tylko do któregoś z nich nie trafił. No, dajcie mi killa! O, dobrze. Jezu, co? Dlaczego mi ten koleś podszedł? Ej, ja zabiłem kogoś? Farmera zabiłem! Morderca! O fuck this shit. Straż! Shut the fuck up! O kurde. To już był mój najgorszy błąd. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Kurde. Dorwę cię jeszcze. Jezu, co ja zrobiłem? Te kurde, on mnie goni dalej. Ty się broni lepiej. Jezu, nie no. Farmera zabić, no genialnie. Genialnie. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra! Wywalone mam na ciebie, ja chcę tylko przeszukać. O kurde. To aż wszyscy już? No nie! O! Kurde! Ty jest bezio jakiś skretyniały, no. Teraz farmera mi zabijasz, no. Nienawidzę cię. Kurde, nic nie umiesz samemu zrobić, wszystko ja muszę robić. Boże, bezio, ty mnie naprawdę już nie przerażaj. To jest naprawdę chore. No i dobra. No i teraz zabij tego bandytę jakoś normalnie. Tylko moment, nastawię sobie na podkemany, na wszelki wypadek. Kurde, 64 ziół leczniczych, no powaliło. Totalnie powaliło. Dobra. Teraz zgubi jakoś. Doigrałeś się! Ale tak nie miało być. Ale przecież on nie miał strzelać z łuku w ogóle. Nic w tym nie było. Czekaj, daj mi się wyleczyć. Potkę wychleję. Tudzież kiełbaskę zjem. Cię zaraz zniszczę, koksie. Takiś kozak, chodź. Czekaj, żeby mu się tylko życie nie odnowiło, nie? Nie odnowiło mu się, no to dobrze. Moment, nastawię sobie jeszcze na... Krzewa many. Okej. Czekaj tylko, bydlak. O, już zarąbany. Jeszcze przeżył? Rąbany. Te nieśmiertelny. On jest nieśmiertelny. Kurde, zaraz zginę. Zaraz zginę, jeżeli teraz się nie pozbieram. Stój, śmieciu! Ale przecież czemu on nie zginął? Ja tego nie czaję w ogóle. To on jakiś nieśmiertelny? Poważnie. Czy tylko próbujecie mnie robić w konie, no? Aha, nasz bandito się zbugował. Super. Dobra, zaraz zrobimy taki porządek. Te, sprowadziłem wam tu bandytę, może jego zlejecie. No powinniście, ała. Te, no nie pomogą mi. Co za Judasza. No, teraz poszło.
Kurde, tylko szkoda, że go swajczyłem w obcym domu, ale... O, przynajmniej będziemy mieli bliżej do Rola. Tym lepiej. Przynajmniej nie zawalimy już... Ile żeśmy mieli wtedy wytrychów? 15 wytrychów spiernicz, nie. No naprawdę, nie wiem jak ja to zrobiłem. W ogóle... OP, 15 wytrychów zmarnować. To jest w ogóle nie lada sztuka. Ale teraz wyszło wszystko tak jak chciałem, tak? Poszło po mojej myśli. Tylko dlaczego ten shita fucker przeżył wtedy? Ja tego w ogóle nie czaję logiki tego w ogóle. Nieważne. Tak czy inaczej, bandyta stracony. Farmer tym razem przeżył, tylko widzieliście, zabiłem tego farmera i on zamiast zginąć, to on sobie biegł cały czas na prostą. Dobra, masz tu te tabliczki. Dobra, nie szczekaj, bo będzie gorzej. Dobra, a my możemy teraz jeszcze iść akurat do tej farmy Sekoba po te całe skrzynki z Kielichem Bromora. Poszlibyśmy się jeszcze przespać, bo tak jakoś... Myślisz, że to takie łatwe. Moment. Braliśmy od niego klucz, nie, bo jak nie, to zawsze weźmiemy. Trzymam się od tego zdania. O, dziękuję. O to mi to tylko właśnie klucz. Chodziło jeszcze. O, klucza nie mieliśmy. No znowu, nie kurde, tego szczekają. Jak nie w południe, to wieczór. To było wiadomo. Z masakra. Dawno. Dobra. Nie mam czasu na takie rzeczy. To jakieś... Jeżeli gówna leżą. Przecież nie mogę mu pomagać. To skrzynka pusta tam do tak otworzenia. O, proszę bardzo, to na sprzedaż. Jeszcze sobie zapiszę. O, tu jakaś potka leży. Wezmę sobie ją. Nie mów. Już złamano. I ja nie mogę dopuszczać się do takich strat, bo to jest w ogóle skandal. Jakich mało. Już wczytało się, dziękuję. Tylko fajnie, że się drzwi zamknęły. Nikt nie chce wiedzieć. O, to mi chyba nie straciło. No i dobra. Prawda. No i tak ma być. Dobrze, teraz się pójdziemy przespać. Żeby nam trochę tego dnia minęło. Dobra, śpi Lulu. Poszło? Zadziałało? Jest! 10. Dobrze. Tym lepiej. This is... Sparta, chciałem powiedzieć. Armię JP. Widzicie? Tego jest więcej. Ostatnie This is oglądałem u tego i samo, kurde, aż mi to w głowie utknęło. This is JP. Żadna wielka sprawa. Powalone. Pokaż mi swój... Oczywiście. Dobra. Myślisz, że teraz jeszcze ci sprzedam złomy. Za 2,20. To na sprzedaż. No, bogactwo forever. W ogóle. Żadna wielka sprawa. Tu jeszcze młotki. Coś tu jeszcze. Młotki, potki. Myślisz, że ja mam lepiej? Jezu, ile ja mam tego zielska. Przecież ja to wszystko powinienem sprzedać w pizdu. O, dokładnie. Przecież ja tego nawet nie jaram. No i kasy mi się zarobiło. Dobrze, jest. Nie płakać. Nie wiesz. Okej. Okay. Dużo. Okej. Teraz idziemy. No, teraz jest jaśniutko, to ja rozumiem. Teraz można spokojnie pójść tam. Otworzyć te skrzyneczki. No i ze spokojem wrócić do miasta. I. Nie wiem, no może w końcu dołączę tego wodnego kręgu, może już w następnym odcinku, no sam już nie wiem. Ale mam jeszcze tyle misji do zrobienia, że głowa mała, naprawdę. Ale przynajmniej mogę się pomęczyć w tej grze, skoro daje mi ta gra możliwość. Z tymi mieczami mnie rozwalają. W ogóle, jakie to są gobliny. To zaś to ma krótki zasięg. Myślałem, że ten dzikuś mnie zauważył. Nie, wywalone mam na nich. Wywalone. O, tu jeszcze zdobędziemy 100 expa, bo chcę sobie z nimi pogadać. Czy z tym typem? Nie doszło do mnie nic na ten temat. Dobra, dostanę 100 expa. Nie można na tym polegać.
to ta... Nie... Dobra. Naprawdę tak powiedział. A teraz idziemy tam. Dużo by mnie to kosztowało. Zrobimy to, co powinniśmy, czyli otworzymy te skrzyniencje. Na pewno tam będą wartościowe rzeczy. Wrócimy do miasta. Pogadamy z tym Watrasem jeszcze. I być może będzie jeszcze na koniec ceremonia przyłączenia się do wodnego kręgu. I skończymy odcinek, tak, 15. O, kolejny pałasz bandyty. Yuki Kajej. Dobra. Til. Aha, jeszcze... A nie, nie muszę. Myślałem, że coś muszę zjeść, ale... Wszystko działa jak najlepiej. Nic nie jest źle. Dobra, tam latają jakieś krwiopijce. Krwiopijcodajne. Gówna. Dobra, wywalone mamy te krwiopijce. The fuck! Nic mnie już nie goni? Dobra, to mnie raz chapnie i mogę uciekać. No, widzicie? Grzeczne stworzonka. Teraz możemy się zająć tym, czym chciałem się zająć z 15 chyba minut temu. Dobra, teraz... tu jeszcze leży ten bandyta. I nieprzeszukany. A to on ma tą złotą misę broma, dlatego mi nie zniknął. Dlatego nie przeszukałem gnoja. No widzicie. Wyszło na jedno i dobre. Teraz zrobimy save'a. Otworzymy jeszcze te skrzynki, bo wiem, że są w nich jakieś zawartości. O, to było banalnie proste. Choć druga skrzynka będzie trudniejsza, dlatego kolejny save. Okej. A teraz możemy otwierać. I złamano. Wczytujemy. Wiem. Lubię tak was trochę pomęczyć. Ale jak odcinek, to odcinek. No to co wy na to? Ja tak się bawić nie będę. Otworzę to i koniec. Nie stracę tych wytrychów. Złamano. Dobra. Nie szkoda mi jednego wytrycha. Chyba jednego, bo to nie wiem ile tam jest w sumie. O kurde, w pizdu. Ej, to nie. Albo wywalone mam. 7 wytrychów, jeszcze jakoś to zniosę. Okej. A teraz jakby tu szybciej do miasta wrócić. Takie pytanie. Taka sytuacja. Że najpierw jeszcze bym sobie zrobił takie coś. O! Mam lepszy pomysł. Zrobię raz, a porządnie coś dziwnego. Zamienię się w wilka. Ale ja jestem idiota. Mega idiota. Super idiota. Kurde. Sprowadziłem na siebie piekło. Kurde, nie. OP. No co tymi łapami... Zdychasz. Kurde, żebym ja tam się nie przeszedł do ciebie i nie narobił. Dobra, to zginie. Nie no, przyzwałem coś, co zabiłem. No, super. Ale jest skóra wilka, hych. Czyli zyskałem, równie dobrze mówiąc. Dobra, sejwika se walniemy. Wiem, to było w ogóle bez sensu. Może się tak uznać w komentarzu. Ale no, co miałem zrobić, no. Przynajmniej zwierzątko domowe zginęło. O. Moment, tu zjemy krzaczora. Dobra, teraz biegnij, ile sił w nogach. Dobra, to mnie już przestało gonić. Wracamy do Korinis. Tak, wracamy, oddamy to co trzeba. I tak w zasadzie to już powinniśmy dołączyć do tego wodnego kręgu, bo zrobiliśmy już dostatecznie dosyć, aby po prostu, wiecie, no, jakoś zharmonizować tego bohatera. No i kiedyś w końcu ruszymy tego Jarkendaru, zrobimy tam co trzeba, czyli zaciekamy kruczka i zajmiemy się Górniczą Doliną, a jak już się i tym zajmiemy, to znajdziemy tego demona Lucjana, tego czarnucha z Lola.
Chociaż nie wiem, czy ten demon w Gothiku też nie jest czarny. Jeśli tak, to musi być jego klonowany brat bliźniak, tego Luciana Zola, adekery pieprzone, z dwoma blaster pistoletami z Nerfu, kurde, kupił w Biedronce za 5 zł i myśli, że już jego ulta to jest 600 AD i może koksić każdego z 300% krytyki. No, tak się zdarza, że kurde, kupią sobie takiego Luciana. No na moim przykładzie, bo miałem poprzednie konto, kupiłem Luciana za 6300, grałem, czasami mi do dupy nim szło, czasami dobrze, ale do czasu, kiedy się ostro wkurzyłem, powiedziałem, a zagram sobie jedną rundę w LoL'a, było to po 23 po cienku, kurde, myślałem, że jakieś Hitlery czy Slendery mnie napadną, ale było bezpiecznie, rozejrzałem się w lewo, w prawo, było wszędzie cieplutko i bezpiecznie, no i zacząłem sobie popylać Luciankiem. Bodajże to był chyba piątkowy wieczorny weekend, tak, który się rozpoczynał. No i doszedłem do wniosku, że zagram sobie w LoL'a tym Lucianem. Bodajże to już była minuta 25, może nawet już i 30. Wchodzi Murzej Nygas czarny z pistoletami, z Nerfu za 5 zł i robi mi pętę. No, the fuck logic. No i to była taka moja krótka historia, oparta na faktach, w rzeczywistości to było, nie oszukuję was, to nie była żadna bajeczka, ukulele, kekekele. Powiedz mi, nie wiem co? Dobra, to szybko pominiemy. Dobra, wal się. Ale co jest? Ale czemu nie mogę? Dobra, idziemy do Bromora jeszcze. Mamy jego złotą misę. I dzięki czemu po prostu... O! U Torbenka sobie kupię te wytrychy. Bo stać mnie. Hej! Te! Gej! No, dziękuję bardzo. O to mi tylko chodziło. A moment, hey, pohandlujemy jeszcze. No. Dobra. Te! Znowu mam wytrych, ja kupuję, co mi tam? Jakbym się zrespiły, to mogę. A i tak to nadrobię. Już jestem bogaty w sumie. Więc to mnie jakoś to nie zraziło, że się wzbogaciłem bardziej na tym typie. O, tu jeszcze skóra wilka, tu jakieś zielska, tego mi nie potrzeba. Ja nie jaram, ja być zdrowy. Okej, no, powiem wam, że mamy już dość dużo hajsów. Nie sądziłem, że ja coś takiego zrobię tutaj. Chyba kupili... Mamy te pręty? Mamy te pręty? Powiedz, że mamy te pręty. Nie mamy prętów. Kurde, fakt, shit. Dobra, do Bromorka jeszcze. Oddamy mu tą złotą miskę. A Elvricha to ja chyba w życiu nie znajdę. Bo kurde, on gdzieś sobie przepadł. Teraz chyba występuje jako piąty Teletubbiś, podobno. Rzucił pracę Torbena. Co mu tam 200 sztuk złota miesięcznie. Wolał wieść życie Teletubbisia. Mam misek. No, czas najwyższy. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Aha. I to jest... Oto misa. Dzięki! Robisz dobrą rzecz. Chcesz czegoś jeszcze? Mogę ci opowiedzieć. Ej, ty! Najpierw musisz pomówić z Bromorem. A weź się, pieprz, suczo. No dobra, no to co teraz powinniśmy złożyć? Zakłady myśliwe, wyrabane. O, jest ta krzywka. Smakowało mi. No ale mamy problem, bo kurde, nie wiem co dalej robić ze sobą. I to jest ten mój problem na dzień dzisiejszy. No i co by tu zrobić takiego? Mam taką pewną misję z paczką bagiennego ziela. Może by tak ubić tego gnoja. Tylko najpierw save point. Ubijemy go, spróbujemy, nic nie obiecuję. Teraz jestem naprawdę wkurzony. No a co mnie to interesuje? Dobra. Ty mi tam możesz, wiesz,
nasrać, co najwyżej. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Czekaj, inaczej. Gdzie on to jest? Gdzie ten bandito? Aha, on tu klęczy. Dobra. Taki jest kozak. To teraz muszę zrobić swój ruch, żebym tego nie zginął. Prawie bym nie ciachnął. A tego bym nie chciał. O, utknęła ta pizda. Nie? O, utknęła. Czekajcie, ja spróbuję w niego trafić. Patrz, ale się sfajczył fajnie. Teraz idzie go zabić. Chodź tu. Zginiesz marnie. No. Mój śmiech, wiem, zabójczy. Ale teraz bierzemy jego klucz. Tam ma na pewno to zielsko swoje zarąbane. Oddamy mu je i być może tam skończymy już odcinek. I w następnym odcinku już na 100% powinniśmy już dołączyć do tego wolnego kręgu. Albo jeszcze pobawimy się w... Czy ja coś złego zrobiłem? Boję się już. Oby tu zaraz ktoś po mnie nie przyszedł. Tak znienacka. Przecież to nie były twoje skrzynki, idioto. Dobra. I tak mnie nie znajdzie. Co tu robisz? Gówno robisz. On po prostu za dużo. Co ja mam zrobić, żeby kurde zagadać tego Hagena pieprzonego? Nie chcę BTN, chcę. Dobra. Przyjaciel Bartoka. Od kiedy? A trokar jakiś. Nie. Mam inny pomysł. Możemy jeszcze pójść tam do bandytów i pootwierać jakieś skrzynki. O! Takie jest moje ostatnie ale, jeżeli chodzi o odcinek. A epilepsja time. Dobra, byle szybko, póki jeszcze nie ma 60 FPS-ów. Otworzymy te skrzynki. O, jeszcze możemy mu oddać ten łuk Boxpera i skończymy odcinek. To będzie na tyle. Dzisiaj bardziej tak skradankowo, jeżeli chodzi o otwieranie skrzyń. No, zarąbiście, po prostu zarąbiście. Pięknie. No i tu 60 FPS. I to mnie martwi, bo za chwilę mi może nagranie wywalić. A tego byście nie chcieli. Dobra, tu mamy skrzynię. To będzie teraz OP wyzwanie, dlatego robimy save'a. Okej. Okay. I złamano. Wow! Jak łatwo i banalnie. A straciłem coś na tym? W sumie kilka wytrychów to tam, szczerze mówiąc, mi nie szkodzi. Tu gdzieś jeszcze chyba jest jakaś inna skrzynia, albo mi się wydaje, albo tak naprawdę jest. Ale to zaraz się przekonamy. Przy okazji zrobimy dwie misje kolejne. Bo w jednej misji jeszcze są misy Koragona. Oddamy mu je, no i exp będzie nasz. Tu pewnie jakieś kolejne. Drzwi pewnie możemy otworzyć za pomocą wytrychu. Tak? Można? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jednak nie można. No kurde, takie ograniczenia mamy. Za co? Za jakie kurde grzechy mamy takie ograniczenia? Dobrze, teraz stąd zbijamy. Ucz. Okej, na górę. Wiem, odbijam już po tej pogodzie. Strasznie. Ale wiecie, co tam? Słoneczko dogrzeje. Dobry humorek mam jeszcze dzisiaj. Parę rundek w CS-a zagrałem. Nie wiem, jeszcze jednej rundy mi brakuje wygranej, żeby dostać rangę. Zobaczymy, co tam mi się trafi za cudo. Już uważa inaczej. A moja żona uważa tak. Już uważa inaczej. Shut the fuck up. O, tyle uważa. Dobra, przeskocz. Dości. No, tak uczynił, tak, kurde, zesrał się, a nie uczynił. Ten o środkach mówi, odurzających, jak leci. Jaki. Ta! Z tego. Dobra, to pominiemy wszystko.
Wiem, że cię obrabowano. Masz srebrka. Mam twoje srebra. Niemożliwe. Możliwe. Oto nagroda. To wyjątkowe piwo. Ostatnia beczka, którą dysponuję. Super. Co się cieszę. Może ci coś sprzedam. Coś za to będziesz miał. Co to jest? Jakiś tasek rzeźnika? Lol. Dla mnie to dziwna broń. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie OP dziwna. A to jest łuk myśliwski dla Bospera. Żal by mi było tego sprzedawać. Na pewno będzie sowita wypłata. Nie ma co normalnie. Będzie na bogato. Ten puka i puka. I puka. I nic z tym nie zrobi. Dobra. Masz tu, Bosperze, łuk, proszę. Sądzę, że to twój łuk. Mój łuk! W ciemnej norze pełnej sz... Mam nadzieję, że nie wpakowałem? Nie, robiłem już takie... Tak czy inaczej? A jakaś nagroda, czy co? Nic, nic mi kretyn nie da. Dobra. Jak dla mnie, to byśmy już mogli skończyć odcinek. Bo już trochę długo się nad tym zamęczamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 15 odcinka z Gothica. Wzbogaciliśmy się i to w pizdu. Kilka misji zrobiliśmy, expa przybyło. Nauczyliśmy się skradania skrzynek, otwierania, przepraszam. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!